14 lutego to taki symboliczny dzień, ale pomyśleliśmy, że warto właśnie w tym dniu zorganizować uroczystą inaugurację Karty Różnorodności w Polsce. W kancelarii premiera zgromadziliśmy ponad 100 osób, które przyszły, żeby zobaczyć, jak firmy podpisują kartę oraz żeby posłuchać debaty, którą zorganizowaliśmy. Jeżeli chodzi o różnorodność, zarządzanie różnorodnością i generalnie politykę równości, to jesteśmy na początku drogi, mamy za sobą bardzo dużą dyskusję, od kilku lat się toczy w Polsce dyskusja na ten temat, mamy za sobą pierwsze istotne ustawy. W tej chwili budujemy w kancelarii premiera rządowy program, taki plan działań na rzecz równego traktowania na najbliższe kilka lat, a więc już jesteśmy na poziomie dokumentów strategicznych. Zorganizowaliśmy cykl spotkań dla biznesu, zorganizowaliśmy konsultacje z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi. Zaprosiliśmy do współpracy Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw równego traktowania i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Komisja Europejska podejmuje szereg działań, które mają na celu promowanie różnorodności. Przede wszystkim są to kroki ustawowe, czyli dyrektywy europejskie, które mają na celu zapobieganie dyskryminacji. When you manage diversity, you are first of all fostering innovations, development and motivation of people. Why? Because you are here first of all to assess people according to their skill. When you invest into your employee, if they understand better your clients, well, you know, you have a kind of, I would say, winning solution to make, at the end of the day, even more business. Then, at the end of the day, diversity, it is really as well a question of interest. You know, diversity is not only a question of charity, it's not a question of charity. It is a question, first of all, of mutual interest. Podpisana dzisiaj karta jest dla nas jednym z elementów długofalowego budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w grupie Orange. Jest ona dla nas bardzo ważna, bo pokazuje naszym pracownikom, naszym współpracownikom, że te sprawy są dla nas naprawdę istotne. Dzisiejsze wydarzenie jest bardzo istotne, ponieważ Karta Różnorodności to jest inicjatywa, która wypłynęła ze środowisk biznesowych. Ja z wielką przyjemnością objęłam tę inicjatywę patronatem i ze wszelkich sił będę wspierać upowszechnianie Karty Różnorodności oraz podobnych instrumentów, podobnych dobrych praktyk, które promują ideę równości. Kartę może podpisać każda firma, organizacja i instytucja. Nie wiąże się to z żadnym kosztem. Jest to dokument, który można podpisać, ponieważ się zgadza z jego przesłaniem, z jego wartościami. Wystarczy skontaktować się tylko z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje cały projekt, żeby zostać sygnatariuszem.